Kyle to jest chłopak, który żyje na Półwyspie Helskim i tam ma dwa biznesy. Jeden to jest wariograf, czyli wykrywacz kłamstw, i Kyle za pomocą tego urządza taką rozrywkę dla tubylców. Na zasadzie tam nie skłam parę razy, a wygrasz jakieś pieniądze. I on w ten sposób testuje ludzi, czy mówią prawdę, i czerpie z tego satysfakcję, że potrafi w ten sposób zadać pytania, żeby osoba przepytywana w końcu posłużyła się kłamstwem, w związku z czym przegrywa. A druga kwestia to jest pilnowanie kempingów, również bardzo zajmujące. I właśnie na ten help przybywa amerykański pisarz, komendant policji, dla którego pracuje Kyle, pilnując te przyczepy, zleca mu, żeby odwiózł Jacka do jego przyczepy i tam pokazał mu to miejsce. Więc tak się zaczyna spotkanie Jacka i Kyle'a. What's the question? Have you seen this girl? Mila pracuje w tym samym barze co Kyle. Kyle obsługuje wariograf, Mila obsługuje rurkę. I razem z Esmą tańczą właśnie w klubie Go-Go. To jest jedyny bar, który łączy w sobie wszystkie chyba atrakcje możliwe. Na zamkniętym, poza sezonem, tak naprawdę Półwyspie Helskim. To mnie bardzo zainteresowało, to w jakich rejonach się poruszają Paweł i Katia, czego szukają, bo oni nie mieli jeszcze skończonego, gotowego w pełni scenariusza. Ten scenariusz cały czas ewoluował, ale bardzo mi się podobały te postaci, klimat sam sobie, który już mogłem zobaczyć na wcześniejszych materiałach z poprzedniego roku, które oni już nakręcili. Więc jakieś preferencje fotograficzne, w jaki sposób oni chcą to uchwycić. I to już było na tyle mocne i takie magnetyzujące, że postanowiłem tam do nich dołączyć. I to nie było trudno się w ten klimat właśnie wtopić, bo tak naprawdę on już był oderwany od rzeczywistości w pewnym sensie. Był to hell poza sezonem. Tam na miejscu dało się wyczuć taką mrożącą krew w żyłach atmosferę, w tym sensie, że to było opuszczone miejsce, które widać, że podczas sezonu jest dość mocno eksploatowane, a tymczasem teraz jest pusto i nic się nie dzieje, i każdy powiew wiatru, w tym nasza ekipa filmowa złożona z twarzowców różnych, powodowały gęsią skórkę czasami, więc łatwo się było odnaleźć.